Szanowni Państwo, zacznijmy zatem od wspomnianej już listy zawodniczek, które będą uczestniczyły w tym turnieju. Wiemy już, i to od razu mogę Państwu wytłumaczyć, że na tej liście, którą otrzymaliście, z numerem 1 figuruje Austriaczka Barbara Haas z rankingiem 153, tym aktualnym na ten tydzień, ale dzisiaj informacja po tym, jak zakwalifikowała się do głównego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu, co zrozumiałe, wycofała się z udziału w Bella Cup 2016, ale to też pokazuje, jak dobre tenisistki tutaj chcą grać, bo gdyby nie ten awans, to oglądalibyśmy ją tutaj na korcie centralnym już od wtorku, bo po niedziela i poniedziałek to kwalifikacje, od wtorku turniej główny. Pani dyrektor Renata Słowowska, głównie o dzikich tartach myślę, Pani dyrektor, bo to już jest pewne, to już jest wiadome i możemy to oficjalnie ogłosić. Tak, oczywiście ja tylko przekażę tą informację decyzją sponsora głównego DZMO, ale również organizatora Klubu Sportowego Star Wisła. Przy moim skromnym udziale podjęliśmy decyzję, że dziką kartę do turnieju głównego, tak jak wcześniej Państwu już wspominałam, otrzymuje mistrzyni Polski seniorek. Oczywiście w Gliwicach grają dopiero i jeszcze nie wiemy, kto wygra. Prawdopodobnie finał odbędzie się 25 o 10 i pewnie po 2-3 godzinach ta informacja do nas dotrze, ale domniemam, że będzie to najlepsza polska zawodniczka, która tutaj również wystąpi. Dziką kartę na poprzedniej konferencji Państwu mówiłam, otrzymuje od nas Magda Frank. Magda Frank w dniu dzisiejszym informację otrzymałam również od Andrzeja Kubielskiego, jej trenera, jest w dalekiej Szwecji i wygrała swoją grę i przeszła kolejną rundę i gra w ćwierćfinale turnieju. To też jest budujące dla nas, że zawodniczka, która będzie w tym turnieju uczestniczyć, już wygrywa na światowych turniejach i przechodzi kolejne rundy. Życzymy jej, żeby jak najdalej zaszła, a prośba taka również do trenera, żeby jak najszybciej przyjechała do Torunia i żeby była do dyspozycji również Państwa, czyli poniedziałek poprzedzający ten turniej główny. Kolejną dziką kartę do turnieju głównego otrzymuje, powiem nieskromnie, nadzieja polskiego tenisa Maja Chwalińska. Maja Chwalińska to jest rzeczywiście perełka. Wygrała Mistrzostwa Polski do lat 16, które organizowane były u Pana Prezesa Hertla. Znakomicie zagrała, pokonała wszystkie swoje przeciwniczki, nawet troszeczkę starsze. Wykazała się rzeczywiście odpornością psychiczną i stąd też nasza decyzja, że Maja powinna tu zagrać i pokazać się z jak najlepszej strony. Mam nadzieję, że ta drobna dziewczyna przysporzy nam tyle emocji i wrażeń, że będziecie Państwo coraz częściej przychodzić na korty i oglądać polskie zawodniczki. Kolejną zawodniczką, która otrzyma dziką kartę od nas, jest Marcelina Podlińska. Na poprzedniej konferencji prasowej Państwu mówiłam, że dzikie karty otrzymają mistrzynie Polski. Natomiast Marcelina zdobyła wicemistrzostwo Polski do lat 18 i ponieważ Kuczer z tej dzikiej karty nie zrezygnowała, tylko pojechała na wcześniej zaplanowany zagraniczny turniej, więc oddała tą dziką kartę do Marceliny. Marcelina wykonała telefon do organizatora turnieju, bardzo prosiła, co się rzadko zdarza u zawodniczek, bardzo prosiła, że świetnie gra, że pokaże się z jak najlepszej strony i że jest wicemistrzynią Polski. W związku z tym organizator postanowił dać jej tą ogromną szansę i ten jeden punkt, który jest dla niej ogromnie ważny w dalszej edukacji sportowej. To tylko tyle. Jeżeli chodzi o dzikie karty do turnieju eliminacyjnego, dostaje tą dziką kartę Natalia Komar, zawodniczka z regionu kujawsko-pomorskiego, reprezentująca Inowrocław. I Julia Oczachowska, co prawda nie jest już nasza, bo poszła, zmieniła barwy klubowe i gra w tej chwili w Puszczykowie, ale wiele dla tego województwa zrobiła, wiele tytułów mistrzów Polski zdobyła i jest również w teamie Fed Cup Junior. Także to tylko tyle, jeżeli chodzi o te dziennikarki. Mam nadzieję, że oczywiście bardzo dobrze zagra w tym turnieju i zakwalifikuje się do turnieju głównego. Muszę powiedzieć tak, że najpierw chciałem pogratulować super turnieju. Muszę powiedzieć, że turniej Bella Cup jest taką perełką na mapie turniejów zawodowych w Polsce. Jest to jedyny turniej, który trwa nieprzerwanie od 22 lat. I muszę powiedzieć, że dużo mieliśmy fajnych turniejów w Polsce, ale były i znikały. To jest jedyny turniej, który rzeczywiście zawodniczki mogą się do niego przygotowywać, mogą wiedzieć, mogą mieć pewność, że jak sobie odpowiednio ustawią kalendarz, to zawsze ten turniej przyjadą i dla mnie jest na przykład bardzo fajny, że eliminacja na 48, że właściwie pani dyrektor skromnie powiedziała, że dla kogoś tam dzika karta, ale tak naprawdę pani dyrektor Julia Oczachowska już weszła jakby to powiedzieć, do eliminacji bez dzikiej karty, więc mamy kolejną dziką kartę, którą możemy komuś przekazać, więc duże gratulacje. Muszę też dużo mocno gratulować pani dyrektor Remi Sokołowskiej, bo naprawdę od 2 lat widać, że ten turniej nabiera naprawdę innego tempa. Ten turniej naprawdę ma szansę stać się turniejem nie tylko w Polsce wiodącym, ale na pewno jeśli chodzi o tą rankę turniejów w Europie. To, co pani dyrektor zrobiła, czyli krótko mówiąc o projekcie, jest takie, gdzie mamy prawdziwe hospitality, gdzie zawodniczka, który przyjeżdża, otrzymuje 60 punktów, to muszę powiedzieć, że to jest bardzo dużo. Dam przykład. Pan redaktor powiedział, że Magdalena Frank jest 506, ona jest 437 w tej chwili, ponieważ taki jest aktualny ranking. I muszę powiedzieć, że dzień dzisiejszy ma 67 punktów, taki ma. I proszę zwrócić uwagę, a tutaj jest szansa podwojenia tego, co ona ma. I wcale nie jest moim zdaniem bez szans, dlatego że obserwuję ostatnio, jak Magda gra. Ćwiartka w 50-tysięczniku Anglii to jest naprawdę wynik super. Jeżeli ktoś by powiedział, że przypadek do prostowania, to nieprawda. Ona pokonała Belgikę Messi. To jest zawodniczka, która z Wajutan jeszcze niedawno rywalizowała pierwszą setkę. Dzisiaj jest 140 któraś. Ona ją pokonała. Przegrała w ćwiartce z Forest. To jest francuska naprawdę znakomicie grająca. I dzisiaj potwierdza się to, że Magda gra w świadce turniejów Wisła i jest nie bez szans na połówkę. W związku z tym naprawdę trzymajmy kciuki mocno za Magdę, bo będzie na pewno tutaj na tym turnieju gwiazdą, zwłaszcza, że gra na swoich śmiechach. Nie wiadomo, na swoim gościu czy swojej publiczności pokaże to, co naprawdę potrafi. Pani dyrektor wspomniała o Maji Chwalińskiej. Maja Chwalińska to jest kolejny jakby coś, co się pojawiło w polskim tenisie, coś nieprawdopodobnego. Oczywiście ona świetnie przeszła w kategorii lat 16, bo po prostu nie miała z kim tam przegrać, ale ona dzisiaj robi furorę w mistrzostwach polskich seniory. Ona jest w ćwiartce dzisiaj gra w ćwiartkę i wcale nie wykluczamy, nawet się mogę z każdym tutaj przyjąć zakłady, że ma ogromną szansę na połówkę. No, dziewczynka, która nie skończyła 15 lat, ona dopiero w październiku kończy 15 lat. Jak Państwo zobaczycie, może w tym widzicie, to ona ma 1,58 m wzrostu, jest malutka, jest naprawdę, dziewczyny na nią wychodzą. Wydaje mi się, że to po prostu raz, dwa, trzy po wszystkim, a to wręcz odwrotnie. Gra absolutnie tenis bardzo zbliżony do Agnieszki Radwańskiej, jest leworęczna, świetnie sobie radzi z dziewczynami bardzo mocnymi. I naprawdę to jest, uważam, jedna z większych przyszłości polskiego tenisa. Dzisiaj trenerzy, którzy ją oglądają, uważają, że to dziewczyna jedna z licznych na pierwszą setkę dla Brutieri. I zobaczycie Państwo ją tutaj i sami to potwierdzicie, że naprawdę warto w nią zainwestować. Dziękuję Panie Prezesie za ciepłe słowa pod adresem turnieju i oczywiście przede wszystkim sponsorem. Wierzymy, że właśnie tak się stanie i że ten turniej i polski tenis będzie się rozwijał. Nie będę konkurował z Panem, bo nie ten poziom krasomówstwa u mnie, ale parę ciekawostek tylko tak chciałbym przekazać. Nasz turniej jest jednym z 6, które są rozgrywane w tym samym czasie, w tym tygodniu w Europie. Większy turniej od nas ma Rzym. Tam jest silniejsza oczywiście obsada, tam jest 12 pierwszych zawodniczek, które się mieszczą w drugiej setce, 116, 118 i tak dalej. Ale już pozostałe turnieje, które są 25-tysięcznikami, we Francji, w Stuttgarcie, Holandia i Szwecja z kolei mają w zasadzie, powiedziałbym, nawet nieco słabszą obsadę niż nasi. Tam jest, we Francji na przykład nie ma żadnej zawodniczki z drugiej setki, pojawia się dopiero 211 i tak dalej. W Stuttgarcie 2. i 3. zawodniczka to już jest 3. setka, u nas 2, no 3. wypadła, były 2 z drugiej setki. Isabella Shinikova z Bułgarii i Tereza Martincová, tak. 178-186. Bułgarka 24-letnia Shinikova no, idzie, że tak powiem, ostro, bo w tym roku, tylko w tym roku wygrała 3 takie turnieje, 25-tysięczniki i 2 niższej rangi futures 10-tysięczniki, więc siłą rzeczy będzie na co pewnie popatrzeć, bo dziewczyna jest w sztosie. Spróbuje z nią powalczyć druga rozstawiona, 21-letnia Czeszka Martincová, ona już u nas gościła. Jej póki co nie poszło na razie w tym roku tak dobrze, w zeszłym roku wygrała 1 taki turniej jak nasz. Jeszcze taka ciekawostka statystyczna co do składu. Znamy w tej chwili 18 nazwisk uczestniczych z turnieju głównego plus dzikie karty dla Polek, ale tak, czyli w tej grupie 22 znanych zawodniczek mamy reprezentantki 13 krajów. Jest dziewczyna z Austrii, z Bułgarii, z Czeszki są 4, to tak, taka norma. 1 z Ukrainy, z Hiszpanii, z Słowenii są 2 Rosjanki, w zeszłym roku nie było Rosjanek. Z Gruzji 1 dziewczyna, z Uzbekistanu, z Rumunii, 1 Włoszka i ze Słowacji. No to z ciekawostek w zasadzie wszystko. Przede wszystkim chciałam podziękować za to, że będę miała okazję brać udział w takim turnieju i za tę dziką kartę. Jeżeli chodzi o moje plany na ten turniej, to na pewno chciałabym się pokazać z jak najlepszej strony. Nawet nie chodzi o to dokładnie, którą pozycję zajmę, natomiast chciałabym pokazać swój najlepszy tenis i zaprezentować się, no po prostu moje umiejętności i pokazać to, co już potrafię. Co jeszcze? Na pewno chciałabym wystartować również w Dadżu. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakąś partnerkę, z którą byśmy mogły powalczyć. Przede wszystkim jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że no, ostatnio były rozgrywane Mistrzostwa Polski, w których udało mi się wywalczyć drugą pozycję. Byłam bliska wygrania całych mistrzostw, ponieważ przegrałam w decydującej partii w 3. secie 7-6 z Darą Kuczer. Do 5, jak pamiętam. Do 5. Do 4. Natomiast no, naprawdę było blisko, mimo że prowadziłam 5-3 jeszcze w 3. secie, ale niestety się nie udało. Mam nadzieję, że za rok uda się mi jeszcze lepiej wystąpić i że moja kariera będzie się po prostu rozwijać. Marcelina, mówiłaś o tym, że chcesz pokazać swój najlepszy tenis, to jakie są Twoje mocne strony? No, przede wszystkim ja jestem nastawiona na agresywną grę. Chciałabym grać ofensywnie, żeby narzucać swój styl gry, swoją inicjatywę. Myślę, że moim takim najmocniejszym uderzeniem jest mimo wszystko forehand, z którego potrafię naprawdę ustawić sobie dobrze grę i rozpracowywać przeciwnika. Poczuj się subtelnie, lekko i świeżo każdego dnia. Odkryj super cienkie Bella Panty Intima. Jedyne wkładki pokryte 100% bawełną. Miękkie i delikatne, bardziej niż myślisz. Bella Panty Intima.